Otwarte oczy, ten układ nie był przygotowywany. O, i rączka, proszę, proszę. Widzicie, kto wygrywa? Widzicie, zazwyczaj walczyli panowie, ale jednak panie też do szabelki rękę mają. Oj, było niebezpiecznie, brawo! Gotów? Strzał. Tatarzy, gotów? Napinaj. Strzał. Gotów? Napinaj. Strzał. I tak przeciwnicy padali pod strzałami tatarskich jednostek, które w XVII wieku były używane do zadań specjalnych, do takie siły szybkiego reagowania. To jest zwiad, to jest poczta, to jest straż. Tatarzy przemieszczali się bez jednostek aprowizacyjnych. A jak szybko potrafili strzelać? Jacku, podjedź troszeczkę bliżej. Przeczytał po państwa list do Marysieńki. Natomiast tym sukcesem Polski, który w tym roku chciałbym państwu opowiedzieć, to było to wejście na górę Kalenberg. I nasi tam praszczurowie, do których odwołujemy się, chorągiew korona Brańskiego, też drapała się, bo to była rzecz niesamowita. Twórcy nie spodziewali się, że z tej wielkiej góry ruszy wojsko. Oni myśleli, że wejdzie.